Cześć kochani, witajcie w projekcie Słowo. Słowo na dziś pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to rozdział 24, wersety od 35 do 48. Zachęcam Was do przeczytania całej Ewangelii, a ja skupię się dziś na dwóch rzeczach, które trafiają do mnie najbardziej i najbardziej mnie poruszają. Także pierwsza z nich to jest zdanie: a gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. To jest coś, co za każdym razem, kiedy jest o tym mowa w Ewangelii, czy kiedy jest ten moment podczas mszy świętej, gdy przekazujemy sobie znak pokoju, to coś, co za każdym razem mnie bardzo porusza i bardzo mnie zachwyca. Po pierwsze, to jest fakt, że Jezus mówi: pokój wam, daje nam swój pokój, który rzeczywiście da się odczuć, kiedy jesteśmy na adoracji, kiedy modlimy się sami. Ten pokój rzeczywiście da się poczuć, ten spokój, który napływa, który pochodzi od Jezusa, który właśnie przechodzi do nas w momencie, kiedy my zanurzymy się w Nim. To jest coś, co za każdym razem mnie dotyka i co za każdym razem pozwala mi odkryć tą wiarę na nowo. I też jeżeli chodzi o ten moment przekazania sobie pokoju podczas mszy świętej, czy przekazywania sobie pokoju w innych sytuacjach, nie tylko na mszy świętej, to pokazuje, jak bardzo Jezus jest w stanie łączyć ludzi w swoją wspólnotę, jak bardzo jest w stanie wiązać ludzi różnymi relacjami i jak pięknie potrafi zrobić to, że staje się podstawą różnych relacji, różnych znajomości. Czy jest to ktoś, kogo znamy dobrze, czy jest to ktoś, kogo nie znamy, może być tak w kościele, to jest to moment, kiedy wszyscy skupiają się, wszyscy właśnie skupiają się na tym przyjęciu tego pokoju od Jezusa, wzięciu części tego do serca i przekazaniu innej części drugiemu człowiekowi. I uważam, że to jest piękne. I druga rzecz, która do mnie bardzo trafia z tej Ewangelii, to słowa Jezusa, który mówi: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. I zaraz przed tym, jak powie te słowa, mówi: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. I ten fragment odnosi się dla mnie jednocześnie do samej męki Chrystusa, do śmierci na krzyżu, do drogi krzyżowej, która jest niesamowicie ważna, ale też bardziej osobiście, może bardziej po ludzku i łatwiej do zrozumienia dla nas. Bardzo mi to przypomina sytuację w naszym życiu, kiedy my prosimy o coś Jezusa, kiedy my próbujemy coś wymodlić, wybłagać i to się nie dzieje. Albo kiedy dzieje się coś, co wolelibyśmy, żeby się nie działo. Bo nie oszukujmy się, zdarza się tak, że dzieje się coś, czego nie chcemy, co możemy wyczytać w Piśmie Świętym, jeżeli prosimy o słowo, albo jeżeli usłyszymy po prostu od Jezusa, może się stać coś, czego wolelibyśmy nie przeżywać. I w tym fragmencie, w tych słowach słyszę, jak Jezus mówi do mnie, że musi się wypełnić wszystko, co jest napisane, musi mieć miejsce wszystko, co On powiedział, że będzie miało miejsce, ale też w całej tej Ewangelii, w całym tym całokształcie Jezus niejednokrotnie pokazuje, że jest dobry i miłosierny. Niejednokrotnie pokazuje, że kocha nas miłością, której nie jesteśmy w stanie pojąć. Więc te słowa uświadamiają mi, że chociaż niektóre rzeczy muszą się wydarzyć, albo nie mogą się wydarzyć, bo taki jest plan Boga, z którego ja mogę sobie nie zdawać sprawy, to jednak wszystko to się dzieje dla mojego dobra. To wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i życzę Wam dobrego dnia z Jezusem. Pa!